Moniko, da się żyć bez skoków? Sportowo już tak zapytam. Bez skoków chyba tak, ale bez sportu się nie da. To było wielkie wydarzenie. Uczniowie szkoły podstawowej nr 28 oraz zespołu szkół ogólnokształcących nr 8 z Gliwic mieli okazję wziąć udział w wyjątkowych lekcjach WF-u. Przeprowadziła je bowiem jedna z najlepszych polskich lekkoatletek w historii tej dyscypliny, specjalizująca się w skoku o tyczce, Monika Pyrek. Pani Monika zakończyła już swoją przygodę z profesjonalnym sportem, ale postanowiła założyć fundację, aby, jak sama mówi, zarażać młodzież miłością do sportu. Fundacja tak naprawdę powstała z miłości do sportu, z takiej mojej chęci do zarażania wszystkich tą miłością dookoła, bo ja jestem człowiekiem, którego sport ukształtował tak naprawdę i bardzo mi zależy na tym, żeby dzieciaki, młodzież, też rodzice dostrzegli, jak pozytywny wpływ może mieć sport na rozwój każdego człowieka. Wydawać by się mogło, że o korzyściach z uprawiania sportu wszyscy zdają sobie dobrze sprawę, ale jak przekonuje lekkoatletka, niekoniecznie tak jest. Nie jest to oczywiste, dlatego stąd pomysły na różne projekty fundacyjne, również na fundusz stypendialny, który wspiera młodych sportowców. Dziś jesteśmy na projekcie, który nazywa się Kinder Joy of Moving, alternatywne lekcje WF-u. Tutaj próbujemy odczarować trochę technologię. Chcemy pokazać tę pozytywną stronę technologii. To, że dzięki użyciu różnych symulatorów sportowych, aplikacji, trenażerów, w dalszym ciągu możemy być aktywnymi ludźmi, aktywnymi dzieciakami. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli będziemy zbytnio zabraniać młodzieży i dzieciom jakby bawienia się też technologią, no to niestety pójdzie to w złą stronę, a chciałabym, żeby poznali też tę pozytywną, tę dobrą stronę technologii. Tego nie unikniemy, a chciałabym po prostu pokazywać im to, że można być aktywnym dziecku przy użyciu technologii. A jakie urządzenia zostały wykorzystane do przeprowadzenia tej alternatywnej lekcji WF-u, opowie Michał Wiatrolik. Przygotowaliśmy 10 stacji interaktywnych, stacji sportowych. Każda ze stacji nawiązuje do takiej klasycznej formy dyscypliny sportu, natomiast jest wsparta tą nowoczesną technologią, symulatorem sportowym czy jakimś urządzeniem interaktywnym. Idea jest taka, żeby pokazać tą klasyczną formę ruchu, natomiast do tego wykorzystać zainteresowanie dzieci nowoczesnymi technologiami. W ramach tych stacji przygotowaliśmy piłkę nożną, koszykówkę, bieg na 30 metrów, to wszystko wsparte nowoczesną technologią, czyli takie dyscypliny, które dzieci widzą podczas codziennych zajęć WF-u, ale podane w trochę takiej formie atrakcyjniejszej. Ponadto kilka stacji takich, rzekłbym, niespotykanych, na przykład ścianka wspinaczkowa w formie ruchomej, na przykład refleksomierze, ergometry wioślarskie, czy stoły pomiarów możliwości. Dobór tych urządzeń i rodzajów ćwiczeń nie jest jednak przypadkowy. Wzięliśmy pod uwagę te dyscypliny sportu, które dzieci znają, które lubią najbardziej, które mają styczność na co dzień na WF-ie i pokazaliśmy je w trochę takiej formie atrakcyjniejszej i dołożyliśmy takie stacje, które wiemy, że no, rzadko kiedy możemy z tych dyscyplin sportu skorzystać, choćby właśnie ścianka wspinaczkowa czy narciarstwo. Tak? Nie każdy ma możliwość wzięcia udziału w wyścigu czy w zjeździe narciarskim. My tutaj dajemy taką możliwość. A jak młodzież radzi sobie w tych zajęciach? Młodzież radzi sobie bardzo dobrze. Oczywiście najchętniej biorą udział w tych dyscyplinach sportu, które znają, które już mieli okazję testować. Natomiast chętnie biorą też udział w tych nowych stacjach i okazuje się, że mamy tutaj talenty na przykład narciarskie w momencie, kiedy nikt nigdy nie był na stoku na przykład. Tak? Pani Monika swoją pasją i miłością do sportu chce zarażać dzieci i młodzież, ale jak się okazuje, działa to również na dorosłych. Projekt jest stworzony dla dzieci oczywiście, ale widzimy zaangażowanie nauczycieli, jak często sami próbują zmierzyć się na naszych trenażerach i też widzimy po nas, my mamy to na co dzień, od 5 lat tak naprawdę realizujemy ten projekt i powinniśmy już się przyzwyczaić do sprzętów, a w dalszym ciągu korzystamy, świetnie się przy tym bawimy, a sport to przede wszystkim radość i zabawa. Alternatywne lekcje WF-u to nie jedyny projekt Fundacji Pani Moniki. W tym roku okres pandemii trochę nas wstrzymał, tak jak w poprzednim roku, ale od sierpnia zaczęliśmy realizować projekty. Najpierw projekty takie stricte tyczkarskie, zawody dla dzieci.
We wrześniu byliśmy z projektami Monika Perek-Kamp, czyli to są takie warsztaty tyczkarskie dla dzieci z klas 1-3. Jeździliśmy też po całym kraju, a od października zaczęliśmy realizację alternatywnych lekcji WF-u i ich mamy aż 14 dni, także Gliwice są... Jeżeli dobrze liczę, 11 i 12 miastem, jakby dniem, który zrealizowaliśmy i bardzo się cieszymy, że mogliśmy do Państwa przyjechać i zobaczyć tyle dzieci, które angażują się w sport, które lubią sport i które chcą uprawiać sport. Monika Pyrek ze swoją ekipą nieprzypadkowo jednak trafiła do Gliwic. Zawsze staramy się odwiedzić każde województwo w Polsce, ale też ze względu na moich znajomych, przyjaciół, których mam tu sporo w tym regionie, zawsze gdzieś tam to moje serce mnie tutaj przyciąga. W tym roku zgłosiły się szkoły same z Gliwic, kilka szkół, wybraliśmy dwie, ale też dzięki przyjaciołom, którzy pomagają nam tutaj w organizacji na miejscu, bo to też dobrze mieć swojego człowieka lokalnego tutaj, który wesprze nas, naszą organizację na miejscu. Dzięki temu też mogliśmy przyjechać aż na dwa dni. Lekkoatletka czterokrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. Trzykrotnie zdobywała medale Mistrzostw Świata. 11 razy sięgała po tytuły Mistrzyni Polski. To tylko część z jej licznych sukcesów. Teraz tyczki już są odłożone na bok, ale jak sama przyznaje, sport wciąż w jej życiu odgrywa główną rolę. Cała moja praca zawodowa skupia się wokół fundacji, bo to przede wszystkim są eventy, ale też praca nad platformą sportowo-edukacyjną, w którym pokazujemy różne wideoinstruktaże, gry i zabawy. Jesteśmy trochę taką ściągawką i wsparciem dla nauczycieli i dla rodziców przede wszystkim. Więc właściwie mój cały czas zawodowy poświęcam na pracę fundacji, a poza tym ciągle jestem aktywnym sportowcem, ale już na sportowej emeryturze, czyli raczej sporty amatorskie, ale przede wszystkim jestem mamą dwóch synów i to im też pokazuje, że sport jest piękną przygodą. Z sali gimnastycznej zespołu szkół numer 8 widać lekkoatletyczną arenę. Czy ten obiekt zrobił wrażenie na pani Monice? Widziałam, tu zaglądam przez okna i zaraz po zakończeniu naszego eventu idę dotknąć, sprawdzić, czy ten fioletowy tartan jest inny niż wszystkie. Widziałam do tej pory tylko na zdjęciach, także chętnie zobaczę na żywo za momencik. Zespół szkół ogólnokształcących numer 8 położony przy ulicy Syriusza 30 to jedna z najbardziej usportowionych placówek oświatowych w Gliwicach. Na bardzo wysokim poziomie w klasach sportowych trenuje się tam pływanie, koszykówkę i lekką atletykę, a ułatwia realizację tych zadań bliskość stadionu lekkoatletycznego i pływalni olimpijczyk. Obecność Moniki Pyrek na zajęciach WF-u z pewnością jeszcze zmotywuje uczniów tej szkoły, w której funkcję dyrektora pełni pani Katarzyna Dąbrowska. Ale pomysł zaproszenia tyczkarki do tej placówki wyszedł od jednej z nauczycielek. Inicjatywa naszej trenerki lekkiej atletyki, pani Mirosławy Matusz, spowodowała, że dzisiaj alternatywna lekcja wychowania fizycznego dla naszych uczniów. Dzieci pokonują różnego rodzaju stacje i na każdej stacji mają przydzielone zadanie i mogą sprawdzić się między sobą, jak wypadają w różnych działaniach takich sportowych. Jak podkreśla pani dyrektor, dla szkoły to ważne wydarzenie. Bardzo ważna, ponieważ ten rok typowo poświęcamy lekkiej atletyce. Jeśli chodzi o inne dyscypliny, to faktycznie tutaj mocno stoimy, jeśli chodzi o pływanie, koszykówkę, natomiast ze względu na bazę sportową, jaką mamy i królową sportu, bardzo chcemy promować w tym roku lekką atletykę. Skoro jest obiekt, jest zainteresowanie, to trzeba zrobić kolejny krok, jakim jest powołanie od następnego roku szkolnego do życia klasy sportowej w liceum ogólnokształcącym. Różne dyscypliny sportowe młodzież może rozwijać w klasach sportowych i klasach mistrzostwa sportowego. Pływanie, koszykówkę, jak również właśnie lekkoatletykę. I nie ukrywam, że bardzo w tym miejscu mogłabym zachęcić, co też chciałabym uczynić, wszystkich absolwentów, uczniów klas ósmych do tego, żeby przychodzić do naszej klasy lekkoatletycznej od nowego roku szkolnego. Pani Mirka Matusz jest nauczycielem WF-u i trenerką w sekcji lekkoatletycznej Piasta Gliwice i sprawczynią tego szkolnego zamieszania. To jej powierzono misję zakończenia tej alternatywnej lekcji wychowania fizycznego. Wielkimi prawami bardzo serdecznie podziękujmy za to, co oni dla nas dzisiaj zrobili, a pracowali już od rana. Wielkie brawa. W imieniu społeczności naszej szkolnej chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za wszystko, co dla nas zrobili od wczoraj.
bo już wczoraj żeście się montowali, ale naprawdę włożyliście ogromny wysiłek. Więc bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym. Za chwilę zresztą oddam głos pani dyrektor, która podziękuje również. A w tej chwili chcielibyśmy podziękować na sztab z kwiatkami. Bardzo proszę. Chłopców do pań i Natalię bardzo proszę do panów. Zapraszamy wszystkich. O, jest i pan Michał. Chcieliśmy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować. I zapraszam panią dyrektor o zamknięcie naszej imprezy. Dziękuję. Thank you.